Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj środę, 24 dzień kwietnia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. WIG20 wczoraj nie wykorzystał dobrej dyspozycji banków i zamknął sesję pod kreską i również pod poziomem 2500 punktów. Stracił wczoraj dokładnie 0,64%. Na plusie 0,44% był szeroki indeks WIG, a to za sprawą przede wszystkim lepszego zachowania małych oraz średnich spółek. Indeksem WIG 40 zyskał 0,75%, a SWIG 80, czyli indeks małych spółek, 0,62% na plusie. Obroty przekroczyły wczoraj 1,660 mln zł. Słabo spisał się KGHM, który stracił drugą sesję z rzędu wczoraj ponad 5%. Na Wall Street trwa odrabianie zeszłotygodniowych strat. Wczoraj indeks Nasdaq zyskał 1,6% i był najlepszy wśród tej głównej trójki największych amerykańskich indeksów. S&P 500 1,2% na plusie, Dow Jones 0,7% na plusie. Takim wydarzeniem dnia, na które oczekiwali inwestorzy, były wyniki Tesli, które zostały opublikowane po zamknięciu wczorajszej sesji na amerykańskiej giełdzie. Te wyniki były gorsze od oczekiwań, ale pomimo faktu akcje Tesli w notowaniach posesyjnych rosły nawet od 6 do 10%. Zobaczymy, czy to się utrzyma również dzisiaj. Czekamy na komentarz, również komentarz w komentarzu popołudniowym otrzymają Państwo na pewno opracowanie tych wyników, więc zachęcam do przeglądania. Tymczasem przejdźmy do komentarze o spółkach polskich i zacznijmy od XTB, które wczoraj zapowiedziało, że zarząd rekomenduje wypłatę 5,02 zł dywidendy na akcję z zysku za rok 2023. Na ten cel ma zostać przeznaczone 590 milionów złotych. 197 milionów złotych zarząd chce przeznaczyć na kapitał rezerwowy. Proponowany dzień dywidendy to 5 czerwca, wypłata nastąpiłaby 20 czerwca. Ta rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową spółki. XTB zakłada, że na dywidendy będzie przeznaczać 50 do 100% jednostkowego zysku netto. Dla przypomnienia i dla porównania zysku za rok 2022 spółka wypłaciła 4,86 zł dywidendy na akcję, a więc ten poziom dywidendy nieznacznie wzrasta rok do roku. KGHM wczoraj słaba sesja. W czasie sesji pojawiła się informacja, że sprzedaż miedzi przez grupę w marcu wyniosła 62,9 tysiąca ton. To jest spadek o 5% rok do roku. Produkcja miedzi płatnej spadła o 2% rok do roku, niecałe 62 tysiące ton. Spółka podała, że wyższa sprzedaż została wypracowana w KGHM International. Słabiej spisał się KGHM Polska Miedź oraz Sierra Gorda. KGHM dodaje też, że produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych w grupie w pierwszym kwartale bieżącego roku została zrealizowana powyżej założeń budżetowych. Orange Polska po sesji przedstawił wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku. Ogółem te wyniki są powyżej konsensusu rynkowego, jedynie przychody wypadły 1% poniżej tego, co oczekiwali średnio analitycy. Ale już na przykład EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu była na poziomie 799 milionów złotych, 4% powyżej. Zysk netto 227 milionów złotych, to jest 9% powyżej tego, co oczekiwali analitycy. Orange podtrzymuje prognozy na bieżący rok, zakłada niski jednocyfrowy wzrost EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu i przychodów. Orange w pierwszym kwartale odnotował wzrost przychodów w kluczowych usługach telekomunikacyjnych przy, jak spółka podkreśla, jednoczesnym wzroście klientów i wskaźników ARPO. Baza kart SIM Orange w pierwszym kwartale zwiększyła się o 78 tysięcy netto. Na koniec marca wyniosła ponad 17,7 miliona kart. Tegoroczna prognoza grupy też zakłada, że ekonomiczne wydatki inwestycyjne znajdą się w przedziale 1,7 do 1,9 miliarda złotych. Słabo w ostatnim czasie radzi sobie też JSW. Wczoraj spółka podała, że w 2023 roku wypracowała 4 miliardy 550 milionów złotych wyniku EBITDA oraz 997 milionów złotych zysku netto. Te wyniki są znacznie słabsze rok do roku, ale zgodne z tym, co JSW niedawno szacowało, więc zaskoczenia raczej być tutaj nie może. W 2023 roku produkcja węgla ogółem
wyniosła w grupie 13,5 miliona ton, z czego ten węgiel koksowy, najważniejszy dla JSW, odpowiadał za prawie 11 milionów ton. Do JSW komentarz techniczny Piotra Nejtka, zachęcam do zapoznania się. I my jeszcze dzisiaj zerknijmy na Cognor i zarząd, który rekomenduje, że nie wypłaci dywidendy w 2024 roku. Podkreśla, że wyzwania finansowe wynikające z podjętych inwestycji czy niepewność co do sytuacji rynkowej powodują większą ostrożność w dystrybucji środków pieniężnych. W zeszłym roku spółka na wypłaty dywidendy przeznaczyła 209 milionów złotych. W przeliczeniu na akcję było to złoty 22. Cognor też podał, że w czwartym kwartale miał 25,7 miliona złotych w wyniku EBITDA oraz 8, delikatnie ponad 8 milionów złotych zysku netto. Te wyniki są znacznie gorsze od konsensusu rynkowego. To tyle, jeżeli chodzi o komentarze spółek polskich. Bardzo dziękuję za uwagę. Prośba o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Ze swojej strony życzę udanego dnia. Do usłyszenia.